Dobra, postanowiłem, że od razu po prezentacji gier na Xboxa Series X nagram stosowny komentarz i że najwyżej, jak się nic ciekawego nie będzie działo, to opowiem wam, co tam słuchać u Alicji Janosz, u uczestników pierwszej edycji Big Brothera, albo ewentualnie który z polskich byłych sportowców pracuje teraz na magazynach w Anglii. Tak się robi w profesjonalnych mediach. I przyznam, macie mnie, przez pierwsze 10 minut zacząłem sobie nawet googlować manuele, co wbrew pozorom nie oznacza niczego zbereźnego, ale ostatecznie wyszło to Microsoftowi całkiem ciekawie, przynajmniej na tyle, że nie wiem, czym się teraz manuela zajmuje. Chociaż moim zdaniem to nie same gry były najbardziej interesujące. Ale wracając na moment do tego Halo, bo to ono zżarło na początku tyle czasu, no to spoko, że taka mocna seria zadebiutuje razem z nową konsolą, tylko według mnie troszkę widać po tej grze, jak hamuje ją to, że wyjdzie też na starsze Xboxy. Microsoft oczywiście mówi, że nie, że to, że ich gry będą wychodziły równocześnie na sprzęt, któremu wydajnością dorównują teraz nowocześniejsze lodówki, zupełnie na nic nie wpływa, ale myślę, że na konstrukcję świata, liczbę przeciwników, sztuczną inteligencję i sporo innych rzeczy jednak trochę tak. Zresztą podobno Cyberpunka opóźnili m.in. dlatego, że na tym bazowym Xboxie tak za bardzo nie chce działać. Ale oni się uparli i z jednej strony to spoko, no bo jak ktoś nie chce, no to nie musi tak szybko wymieniać konsoli. Ale jak to powiecie, dlaczego Microsoft jest takim dobrym wujkiem i do niczego was nie zmusza? Swoją drogą, jeżeli jakikolwiek wujek was do czegokolwiek zmusza, to powinniście gdzieś to zgłosić. Czy Microsoft nie chce sprzedawać konsol? No, oni niby od dawna mówią, że sprzedaż ich nie interesuje, że wojny konsol to bezsens, ale na początku im nie wierzyłem, bo to brzmiało jak gadanie w stylu tego, jak każda miss podczas wyborów mówi, że najbardziej marzy o pokoju na świecie, podczas gdy naprawdę ewidentnie najbardziej marzy o tym, żeby ta szmata z Puerto Rico potknęła się podczas prezentacji bikini. Ale ta prezentacja, gier, nie bikini, utwierdziła mnie w przekonaniu, że coś w tym może być. Wszystkie gry, jakie zobaczyliśmy na konfie, trafią od razu do abonamentu Game Pass i ewidentnie widać, że Amerykanie mają gdzieś, czy będziecie w nie grali na Series X, na One X, na One S, na PC-cie, czy streamowali sobie na smartfon. I to się wydaje w ich przypadku całkiem rozsądny model biznesowy. Microsoft uczestniczył dumnie w trzech generacjach konsol i zawsze pokazywał coś ciekawego, tylko że sprzedażowo tak naprawdę wyszła im tylko jedna, w której i tak zajęli ostatnie miejsce. Tyle tylko, że zamiast dyplomu za uczestnictwo ze słoneczkiem, które daje się najgorszym dzieciom, żeby nie płakały, wtedy akurat serio zasłużyli na medal, bo mimo wszystko 360 była mega popularna. Ilościowo nie mają na razie szans z PlayStation, więc przytomnie zauważyli, że mają za to setki milionów komputerów z Windowsem. A jak dołożą do tego 50 milionów Xboxów One i jeszcze nową generację, to wyjdzie im z tego całkiem potężna baza graczy. Stara prawda świata konsol mówi: przez pierwsze lata nowej generacji producenci i tak nie zarabiają za bardzo na sprzęcie, a czasami wręcz tracą, tylko nadrabiają grami i akcesoriami, więc po cholerę Microsoft ma stawiać wszystko na jedną kartę i znowu zaczynać od zera. Tak się szczęśliwie złożyło, że to jest też pod wieloma względami dobre podejście dla nas, ludu grającego. Płacimy abonament, mamy setki gier, wsteczną kompatybilność, gramy na czymkolwiek, przywiązujemy się do Game Passa i my jesteśmy zadowoleni, i oni są zadowoleni, i wszyscy dostajemy medale, albo przynajmniej dyplomy ze słoneczkiem za uczestnictwo. A właśnie, bo byłbym zapomniał. Gry. Od zawsze wiadomo, że Nintendo ciśnie tylko Mario i Zelda, w Sony robią trzecioosobowe gry akcji, w których zmieniają tylko bohatera i liczą na to, że nikt się nie skapnie, a Microsoft robi Halo, Gearsy i Forze. Pamiętam, jak w Komputer Świecie miałem kiedyś zadanie przygotować listę najlepszych exów na Xboxa 360 i jestem przekonany, że ktoś mi to zrobił na złość. Ale teraz Amerykanie chcą to postrzeganie zmienić i tak jak wy sobie chodzicie na zakupy po masełko albo margarynę, to już zależy, jak się wam powodzi, ja tam nikomu do portfela nie zaglądam, tak oni też poszli i kupili sobie mnóstwo twórców gier albo przynajmniej czasową ekskluzywność na niektóre produkcje. I teraz zaczynamy widzieć tego efekty. Obsidian robi takiego ichniejszego Skyrima i DLC do fajnego The Outer Worlds, będzie Stalker 2, na którego pewnie mnóstwo ludzi czeka i wcale im się nie dziwię, będzie Hellblade, które po tym co mówią to jeszcze ze 2 lata co najmniej nie wyjdzie, no ale wyjdzie. Szykuje się też sporo nowych marek i to jest najlepsze, bo od lat twórcy exów wolą stawiać raczej na miliony kontynuacji, bo tak jest bezpieczniej, a Microsoft wyraźnie daje spore pole do popisu. Polskie The Medium bardzo fajnie wygląda, tylko troszkę mnie bawi, że tam na każdym kroku chwalą się opatentowanym pomysłem na rozgrywkę, a no moim skromnym zdaniem dobry pomysł jest lepszy niż opatentowany pomysł i
fajniej chwalić się tym, że jest dobry niż opatentowany. No ja też sobie mogę opatentować szampon do włosów o zapachu żygów, co nie znaczy, że tkwi w tym jakaś innowacja. W każdym razie, jakbyście nie słyszeli wcześniej, to jest horror polskiego studia, które kiedyś robiło straszne gry, które były straszne nie dlatego, że były horrorami, tylko dlatego, że były do dupy, ale teraz właśnie słynie z dobrych horrorów. Akcja rozgrywa się w Krakowie, to jest ciekawe, w dwóch światach, co w sumie brzmi troszkę jak nazwa jakiegoś nocnego klubu, ale akurat faktycznie dosłownie w dwóch światach, w astralnym i fizycznym, i całość tak trochę przypomina starego dobrego Silent Hilla. Były też zajawki nowego Fable, fajnie wyglądające State of Decay 3, Psychonauts 2 z Jackiem Blackiem z Tenacious D, na którego jak patrzę, jak się zestarzał, to sam czuję się stary, ale obaj jesteśmy młodzi duchem, i oczywiście ta Forza, której zwiastun przypominał trochę ostatni zwiastun Gran Turismo, w sensie, że też było dużo różnych ujęć z warsztatu, żeby pokazać, jak się ładnie światełko ray tracingiem odbija. No i bardzo ładnie się odbija. Naprawdę bardzo ładnie. A, no i Everwild od Rare. To jest takie studio, które kiedyś robiło najlepsze gry na Nintendo, ale później kupił je Microsoft i zaklimatyzowanie się w tych nowych warunkach zajęło im zaledwie 20 lat, ale chyba się w końcu udało, bo to co widziałem, wygląda magicznie. A skoro już o klimatycznych grach, to ostatni Ori zadziała na Series X w 4K i tych obiecanych od dawna 120 klatkach. Pamiętam, jak parę polskich stron o grach nie miało o czym pisać i przez 2 tygodnie wałkowały temat pierwszej gry na nowego Xboxa w 120 klatkach, która już niedługo zostanie pokazana. A to była jakaś popierdółka o delfinie robiona przez jednego gościa, która wyglądała dokładnie tak, jak możecie sobie wyobrażać, że wygląda popierdółka o delfinie robiona przez jednego gościa. Kocham rzetelne dziennikarstwo. Podsumowując, to jest całkiem mocny zestaw gier, szczególnie jak sobie uświadomicie, że we wszystkie zagracie w cenie abonamentu. Szkoda troszkę, że nie powiedzieli czegoś więcej o samej konsoli, o cenie dacie premiery albo o tym tańszym Series S, o którym plotki są od bardzo, bardzo dawna. No ale tak jak wspominałem, oni już mają chyba wywalone, na czym gracie, bylebyście grali na czymś od nich. Ale ogólnie milutko, że znowu się robi ciekawie na rynku konsol, bo każda będzie zupełnie inna, jeśli chodzi o, no, tak naprawdę wszystko. Od podejścia do graczy, przez to jak wygląda, po specyfikacje, o grach nie wspominając. Tak więc tą prezentacją Microsoft nie przekonał mnie do zakupu Series X na premierę. Ale wcale nie chciał, no bardziej chciał pokazać, że Microsoft też ma spoko bibliotekę gier i że jeżeli nie płacę za Game Passa, to przegrywam życie i wygrywam porażkę. I tak się trochę czuję, bo to co teraz robią serio zasługuje na pochwały i mam nadzieję, że przynajmniej skłoni Sony i Nintendo do podobnych, nie tak dużych, bo oni tam sobie nie pozwolą, ale podobnych prokonsumenckich kroków. Jeżeli szukaliście kanału, na którym moglibyście posłuchać o grach, gadżetach i technologii w lekkiej, acz bardzo wartościowej formie, to dajcie znać, jak znajdziecie, to też bardzo chętnie pooglądam. Chyba że akurat jakimś cudem ja wam do tego pasuję, to zostawcie subskrypcję, która jest dla mnie ważniejsza nawet od subskrypcji Game Passa, bo w Polsce niestety można mieć 5 miliardów wyświetleń, ale jeżeli nie masz subskrypcji, to i tak prawie każdy macie gdzieś. Tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Zrobiłem literówkę scenariuszu, już mi się nie chciało zmienić.